Cześć, witajcie, z tej strony Chubianko, to jest kolejny odcinek z... tutaj kolejny odcinek właśnie i w dzisiejszym odcinku sobie tutaj ogólnie ominęła nas walka, którą obiecałem wam pokazać w pierwszym odcinku. Niestety ominęło nas to, ponieważ po prostu odcinek nagrałem, ale stwierdziłem, że nie ma sensu go wrzucać ze względu na to, że był słaby. Później wam wszystko wytłumaczę. Teraz chcę od razu tak zacząć nagrywać, ponieważ zaatakowały nas wargi tutaj. Trzy wargi. Walka wręcz. Widzimy, że tutaj są dobrymi przeciwnikami. Myślę, że jakiegoś tam większego bonusu, bo czegoś nie mają. Aczkolwiek warto byłoby się z nimi zmierzyć. Dobra. Tutaj zamkniemy. Walka manualna. Dobra. Jakby ktoś nie wiedział, wargi to są takie jakby wilki. O, ja zapewniam stoper. Dobra. O, znowu super, fajnie, pięknie. Walczymy. Walka manualna. Więc robię. Więc my atakujemy pierwszy z tego, co tutaj widzę. To fajnie, dobra. Czym tutaj zaatakować? Rzucanie zaklęć podczas walki. Nakazanie walka wręcz. Przeniesie jednostkę po polu walki. Rzuć strzałką. Niech będzie to. Tak, to weźmiemy. I na nich, na któregoś z nich, tak. Na tego. No co jest? Dlaczego nie mogę? Nie mogę z tego skorzystać. Co jest? Zaklęcie bojowe gracza Sunburn. Wybierz umiejętność do użycia. No i chcę skorzystać z tego. Zasypuję przeciwnika ostrzami pokrytymi trucizną, które mogą przebić zbroją. Przebić zbroją? W sensu. Zadaję wybranej jednostce przeciwnika 12 obrażeń oraz 8 obrażeń jako trucizna, oczywiście, wtedy gra chmurka. Zadaję jednostkom opancerzenie dodatkowo do obrażeń. Wybierz jedną z przeciwników. Przerw rzucanie zaklęcia. Otwórz księgę zaklęć. Nie widzę tutaj nic za bardzo. Myślę, że po prostu... tak, łucznicy. Wami byłoby się tutaj ładnie ustawić gdzieś... tutaj. W razie ataku warg, a zaraz będą atakować. Wy tutaj. Czarodzieje będą obstawiać tyły. I wy tutaj. Okej, dobra. No i nasz tutaj champion. Niech zostanie z tyłu. Chyba jednocześnie teraz nie możemy już za bardzo oddać się ruchu. Okej, dobra. Nie zdążyli za bardzo nic zrobić. Więc póki co taka po prostu układanka. Spoko. Wy nie. Tutaj mamy elfy, tak, zgadza się. Których by tu zaatakować? Chyba tu największe będą, największe obrażenia i oni tutaj pierwsi zaatakują. No i bardzo ładnie, zobaczcie, że padły już dwa. Mało zdrowia zostało tej tutaj jednostce. Druga jednostka, myślę, że to się zajmiemy tymi. No tutaj jest przeszkoda, więc za bardzo myślę, że nie byłoby ciekawie. Dobra, zaatakujmy tego tutaj. Skoro już jeden został. Dobra. No i wy, myślę, że... Chociaż... Możesz tutaj takie rzucanie zaklęcia. Tak, to. No, i bardzo ładnie. Teraz się udało, bo był przeciwnik bliżej, więc okej, fajnie. No i wy, myślę, że teraz byście fajnie dokończyli. Pokonani? Myślę, że tak. No i teraz wy jeszcze. Dobra, zobaczymy. Możemy coś jeszcze zrobić? Chyba już nikt nic nie może zrobić. Tak więc... walka przeciwnika. Okej, dobra. Okej, nasi się obronili. Fajnie, pięknie. Zabiliśmy wargi, które nas same zaatakowały. Jakby nie patrzeć, jesteśmy tutaj, tędy. O, ktoś tutaj jest.
Udało ci się zdobyć budynek strażnica. Budynek nie był broniony. Możemy tędy, tutaj? Tu możemy maksymalnie. Udajmy się do tego tutaj. Zobaczymy co to jest. Czy jakiś wróg? Ale co to jest? Co? Łucznik. Będzie ruszać automatycznie do końca tury. Kliknij tutaj, aby nalować opanowanie dla niski drogę. Tak. I was możemy wziąć? Nie, nie, nie wziąłem ich. Nie, to zrobimy tak. Bo nie rozumiem, no. Tak? I tutaj. Armia należy do mnie. No cóż. Jakoś ja to dziwnie zrobiłem, no. Tak, oni są tutaj widać bardzo fajni, ponieważ zadawają dużo obrażenia i jednocześnie mogą strzelać z dystansu, więc... No 6 jednostek, no to nie rozumiem. No dobra, mniejsza o to. Póki co po prostu. Bo tam ta armia jest nasza, ale myślę, że skoro jest nasza, to nie będziemy jakoś się mocno przejmować. Tymczasem, tu jest nasze miasto. Tak, to jest nasze, czy tu jest nasze? Nie, tak, tu jest nasze, dobrze się składa. I to będzie nas kosztowało 3 tury. Dobra. Staje nowy dzień, dobrze. A wy tutaj pędzicie do nas. I nowy dzień, oczywiście. Tak. Dajesz. Dzięki mapie, o, coś odblokowaliśmy. Okej, to jakiś kogoś tam spotkaliśmy, że teraz po prostu mamy odblokowane. Dobra, kolejny dzień, bo chcę iść po prostu do miasta. Ostatnio sobie w wolnym czasie, gdy nie nagrywałem, po prostu... Tak. Do miasta idź. Dobra. Tak, więc w mieście sobie wypraktykowałem jednostki. Ja mogę ich już mieć dla siebie? Trochę nie rozumiem. Aha, tu są nasi, dobra, fajnie. Ale nie o to mi chodzi, chciałbym zrekrutować po prostu, znaczy ja już zrekrutowałem z tego tutaj, co widzę. Po prostu. Aczkolwiek chciałbym po prostu stworzyć coś jeszcze. Dom wojny, nie chcemy domu wojny. Tutaj mamy naprawdę mnóstwo rzeczy, które możemy robić. Sobie tutaj oglądać. Co tu wyprodukuje? Meseo generuje dodatkowo plus 10. Możliwa jest produkcja jednostek wsparcia. Strzelnica. Myślę, że sobie strzelnicę zbudujemy, wiecie? Dobra, niech będzie. Tak. I to. Tu mamy jakiś. Tak, wysoki elf akolita. Dobra. Więc tutaj mamy to, co się po prostu nam produkuje. Ale ja po prostu sobie powiem wam, że wyprodukowałem. Tak. Więc mamy tutaj. Jeśli chodzi o nasze wojsko. Sobie mam jednego już tutaj łucznika, kolejny łuczników. I chyba właśnie tak to trzeba było zrobić, że po prostu wy dojdziecie do mnie, tak? Ale maszerujecie? Tak, maszerują tutaj do nas. Zróbmy ruch i mam nadzieję, że teraz się uda, bo po prostu... Tak, zakończ turę. Dalej maszerujecie czy jak?
Nie wiem, trochę mało inteligencji są tutaj, no macie się ruszać, pędzić. Jak które po prostu stworzę nowo. No i nie pomyśleliście, że możecie już tutaj do mnie przyjść, no. Okej. I teraz zakończymy turę, żebyście mogli do mnie dołączyć. Sobie dołączę właśnie tą armię, ona jest bardzo dobra tutaj. Dwa, cztery. A tu wy ile macie? Trzech. No to musiałbym wygrać, tak? Szermierz. Dobra. Myślę, że nie. Myślę, że po prostu sobie stworzymy tutaj. Tak, stworzymy sobie szermierza. Ci szermierze są dobrze, nie powiem. Produkuj. I robimy nowe tury, żeby wyprodukować wojsko. Tak. A więc wy dołączycie do mnie. No, zgadza się i mamy całą armię. Dobra. W zupełności. Tutaj mamy jakiegoś stwora. Zaatakujmy go. No wy, tak. Macie go zaatakować. Walka manualna. Dobra. Niech będzie. O, zobaczcie to tutaj. Jakieś inne pole całkowicie. Jakoś inaczej to wygląda. Ruch nienoski niezależny. Dziki. Dobra, i tak nie dacie rady mi tutaj. Od razu. Tylko podejdziecie. Tylko dziki, tylko ogr. O, pięknie. Zobaczcie, dam radę zaatakować. Dobra, jeden padł. Łucznicy, wy tutaj troszeczkę tyły obstawicie. Oczywiście, standardowo. I bardzo ładne dwa ciosy. Kolejny padł. Da się jakoś rozegrać to ładnie również. No chyba nie bardzo, wiecie. No chyba nie bardzo. Właśnie. To może przejdźcie tutaj. I nic już nie możecie, nie? A nasz czempion? Dobra. Ruch przeciwnika zróbmy. Okej, okay, ty atakujesz dziku. Oj, tutaj czempiona naszego zaatakujesz, czy kogo? Dobra, no to teraz my. Tak, tak zrobimy, co? Bardzo ładnie. Wy tutaj. I co wy macie? 50 dopiero życia straciliście. Więc łucznicy, możecie coś? Tak, pięknie, łucznicy. Dobra. Jeszcze jakiś tych łuczników mam? Nie mam, szkoda, wielka szkoda. Wy tylko jesteście, no wy też nie możecie. Nasz czempion. Czempion jak zwykle może w stanie zaklęcia. Tak, to? Albo nie, nie. Otwórz księgę zaklęć do tych ostrzy. Tak. Na was. Jak tam u was? 36 zdrowia. To wy. Nie, nie możecie. I wy też nie. No wy jedyni. Łoż! No i niestety straciliśmy jedną jednostkę. No niestety tak wyszło, jak wyszło. A, wy możecie zaatakować jeszcze. No to fajnie. Dobra, teraz przeciwnik. Ja no trochę jestem rozpaczony, że straciliśmy jednostkę. Wy jeszcze raz możecie? A wy? Tak, możecie. Dobra, no to padłeś, stary. No i widzicie, że udało nam się pokonać wroga. No niestety jedna nasza tutaj jednostka też padła. Wyszło jak wyszło. Tak, i wy. Sprodukujemy sobie elf łucznik. Tak, ciebie sobie sprodukuję. Przeczekajmy turę, aby... Tak, no i mamy was tutaj.
Właśnie, możemy zrobić tak. Tutaj podejdziesz. Ty, stary. I my cię weźmiemy. No, fajnie, dobra, mamy tego gostka tutaj. Sypiołowca, potworu, fajnie, dobra. To jest chyba za to, że mamy po prostu... Dobra, wkroczymy na teren wroga tutaj. No i jak widzicie, pojawiają się dwie perspektywy. Naruszenie terytorium i negocjum. My oczywiście nie chcemy naruszać terytorium, jesteśmy tymi dobrymi, którzy po prostu... A terytorium jest takich małych tutaj, takich muszek, które są takie... Takie muchy trochę, dziewczyny takie. Negocjujemy oczywiście. Misje, mają dla nas misję. Mamy pilną sprawę do omówienia, możecie ona poprawić stosunek między naszymi ludźmi. Parę tygodni temu Gamlak wybudował na północy fort, żeby odciąć naszym gościom drogę przez most. Teraz nie dotrzemy już, nie dostajemy już darów od przyjezdnych, które chcieliby zobaczyć wróżkę. Ten fort trzeba zburzyć. No i resztę nie będę tam czytał. Przygotuj się na śmierć. Nie, 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 tego nie chcę oczywiście. Wykonamy dla nich misję. Tak, akceptujemy misję, akceptujemy. No i musimy sobie po prostu wami tutaj pomaszerować. Oczywiście. Zakończymy turę. Staj nowy dzień. No i myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam, nie powiem, bo w kolejnym odcinku czeka was po prostu przygoda, w której będziemy atakować tutaj ten zamek. Możliwe, że będzie ciekawie. Nie mówię, że nie, no zamek atakować, to już będzie coś. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się jeszcze raz z wami żegnam. Cześć!